mniejsze. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Co jest? Zamknij oczy. Brać go! Dobry, witam was bardzo mocno, serdecznie. Śmiertelne grzechy, czas zacząć. Będziemy rozprawiali się powoli z tą misją. Mam teraz zbadać jakąś tam rzecz, sprawę, nie wiem. Tutaj mnie przywiodło, zaraz muszę zejść tędy. Tutaj. I zaraz, chwila. Czekajcie, tu jest jakaś kolejka. O co tu chodzi? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, no dobrze, to ja muszę tam wejść. Dość mam tego wszystkiego. Dziwnie mnie te kropki tutaj prowadzą. Byłem pewny, że to jest tutaj. No i jest tutaj. Więc dobra, wchodzę. Mam zbadać. Koksownik? O tej porze roku? No właśnie, trochę dziwne, nie? Kurczę. Ludzka, może pryścili. Ty, siostra, to on? Ty co, ale... Mam wiedzieć. Zobaczymy, co zrobi. O. Ratuj się! O! Nie! Spróbuj ze mną, Fiucie! Nie wiem, czemu oni nie mają mieczy. Ty psi synu! Myślisz, że i mnie oprawisz? Takiego zboczeńcu! Dziwki potrafią się bić, o! Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? Zemsty szukam. No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? To zaczailiśmy się z braciszkami, żeby go powitać. Zapryścilne! Prawie ją zamęczył, sukinsyn. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów i ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. No to pogadamy z nią. Kurde, kim ona w ogóle jest? Kim oni w ogóle byli? O co tu poszło? Znaczy, teraz ona niby wyjaśniła, że to braciszkowie, ale... Priscilla była twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę, a to już coś. Zamierzałam skończyć z burdelami, znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał. Ani na praczkę, ani na służkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. A Priscilla? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz. Inna, której się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Można mieć gorszą robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. Wiesz, że Priscilla nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. Żebrasy, dziewczynki, sieroty. No ale kto by się nimi przejmował, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka. Tak ich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. Na razie. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Nie przeszkadzajcie już, jeśli można prosić. Pewnie staniemy grzecznie z boku, tylko powiedzcie, jak się tu czegoś dowiecie. Ale mi dzwoni. Ze strachu taki blady jesteś? Okej, dobra. Popatrzmy tutaj. Musimy to przeszukać. Wiecie co? To mnie, kurde, interesuje. Czemu tu jest ta taka...
Koksownik? O tej porze roku? Taka para. O! Męska stopa. To mógł być morderca. Nacisk napięty. Cofał się. Aha. Czekajcie, jeszcze tutaj mam... Ila, moment. Jeszcze mam tutaj ślady. Morderca uciekł, zanim zjawiła się straż. Uciekał tędy. Trop się urywa, dziwne. Nawet ja nie dałbym rady przeskoczyć tego muru. No, trochę dziwne. Masz jakiś problem? Tak, mam taki problem, żebyś mnie nie zaczepiał. Przestań, koniec, już koniec! Aha, no już dobra. Może niepotrzebnie z mieczem na nich wyskoczyłem. No ale ja nie wiedziałem, o co kaman. Wolałem nie ryzykować, to tak chyba normalne. Teraz tak, lecę tutaj. Znajdę tego zbieracza zwłok. Wiecie, poczekajcie chwilę. Nie, po prostu mam bliżej, to wezmę to, co jest bliżej. Zbadam miejsce śmierci tego cieśli. O ile dam radę, bo... Tutaj... Ale dziwne, że... Ale żeś mnie przyprowadził, daj pan spokój. Czekaj, może tędy. Nie, tutaj też nie wejdę. No dobra, muszę to oblecieć, tak? Czekaj, tutaj nie, to tutaj. Patrz, no nie. Jak tam się dostać, ty? Ty, to jak było z tym poltestem? Nie, tutaj też nie. Nie, no muszę ewidentnie to oblecieć jakoś, ale... Kurdenson, no. Dobra, czekajcie, ja to znajdę i zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, chyba znalazłem wejście. Nie jestem tego pewny, ale spróbuję się dostać. Może tędy. A widzisz. Jest tam kto? Won, bo psami poszczuje. Czarny, strzyga, to pana. Spokojnie. Chodzi o Fabiana Mayera. Szukam jego mordercy. A, chyba że tak. Siad, głupie kundle, spokój. No, wchodź pan. Tylko powoli, bo jeszcze pogryzą. Urocze zwierzęta. Pan chyba żartujesz. Sam się bydlaków boję. No, ale lepszy pies, choć szczeka od złego człowieka. Masz kogoś konkretnego na myśli? No, raczej. Sukinsyna, który załatwił Fabiana. Jak tylko zabrali stąd ciało, poszedłem do kolegi, co hoduje psy do walki i kupiłem te dwa kundle. Sporo mnie to kosztowało srebra, ale przynajmniej śpię spokojnie. Z kim mam przyjemność? Z bratem nieboszczyka. Gus mnie wołają. Prowadziliśmy razem warsztat Mayer i Mayer. Teraz będzie po prostu Mayer. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca na tę budę, wracam do Mahakamu. Zawsze bliżej rodziny, czy tego, co z niej zostało. No, to co chcecie wiedzieć o Fabianie? Dobra, dość gadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. Kurde, niechcący mi się kliknęło, żeby nie gadać z nim. Tak? Twój brat miał jakiś wrogów? Ktoś go nie lubił? Groził mu? Nie, to on raczej groził takiej jednej. Fabian był dobry krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiarz, co odłożyliśmy pieniędzy, mówiłem, kupmy nowe narzędzia dobrego drewna. Ale nie, brał mieszek i jazda na dziwki. Potem chodził za taką jedną, wołał, to przez ciebie trefna suko ludzka szmato i inne takie bezeceństwa. Ale o co im się rozchodziło, to nie wiem. Może się zakochał. Wiesz, gdzie ją znajdę, tę trefną? Na cmentarzu. Umarła parę dni temu, ale spokojnie, w łóżku jej Alfons mówił, że na grypę. Powiedz, co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót w Oxenfurcie i widzę nad miastem słup dymu.
No, myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś babeczkę, szlak by to. Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecieli się do pożaru i znaleźli Fabiana o tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud? Dobra, dość gadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. No kurde, to prawda. Posągi starych bóstw, same kobiety o wydatnych kształtach. Dziwne. Kurde, te książki są ciekawe, nie? No, kazania. Tutaj jest jeszcze do podniesienia, ale jak to podnieść? Patrz. No dobra, tutaj mamy zbadane. Tu właśnie leżał Fabian, jak go znaleźli. Aha, czyli... O, runy. Szafirowy pył. Kurde, fajne rzeczy. Ale nas tutaj jeszcze... Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Mogę wejść do warsztatu? Nie zaglądałem tam, odkąd znaleźli Fabiana. No ale jak chcecie, to otworzę. Co on mnie tak wypchnął? No weź. Daj mi wejść. Patrz, nie mogę wejść. Dobra. Coś mnie odpychało, wiecie? Kolejne ślady krwi. Tutaj też jest jej mało. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że... Ktoś pozbył się większości krwi i zostały tylko plamy. Oczy ludzkie zgniły do szczętu. Makabryczne trochę odkrycie, tak szczerze powiem. Tutaj mamy ogarnięte, to mamy zabrane. Po wywracane, tu ślad jak po kopnięciu. To jest to kopnięcie, jak badaliśmy nogę tego gostka tam w kostnicy. Nie wiem, czy przypominacie sobie. Aha, czyli to mamy, to mamy. Formalina. Wątpię, żeby to Fabian jej używał. Nic tu więcej nie znajdę. Faktycznie, nic więcej nie ma. No dobra. Nie ma sensu tutaj już ślęczeć. Mogę sobie stąd iść. Aha, tutaj nie wejdę, szkoda. No to dobra, to lecę teraz zobaczyć... zbieracza zwłok. Nic nowego. Kurde, ciekawa zagadka. Powiem wam, że mam kilka pomysłów, ale nie chcę też wam spoilerować. Myślę, że masz jakiś problem? Wy sami też się domyślicie, albo może nie. Wiedźminie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. Dobrze, dobrze, ale ja mam tutaj... To mamy ogarnięte, tylko tak, by mnie interesował ten człowiek...
buty dla całej północy, bo kantory krasnoludzkie tym zdusi. Tej Zerikani. Cuda. Jak kogoś to interesuje. Eustachy. Eustachy? Zbieracz zwłok? Po czym poznałeś? Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Meyera, zgadza się? Fabiana? A, ta, pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. No popytajmy. Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było. Żebracy, bezdomne dzieciaki, uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo... Pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Wielebny Nataniel kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki. Oj, żal było, żal. Żal? Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. Co on, kurde, zjada te zwłoki? Przeszukałeś Fabiana? No rzuciłem okiem, co ma po kieszeniach, żeby się nie zwardowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won, mutant! Mów, co przy nim znalazłeś. Tak, jak sobie życzycie. Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem, drobniaki i jakiś liścik. No, patrz. No, dobry pergamin, cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. Priscilla. Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten liść, komu należy, może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś preszczyli. Mało to bab w mieście. No. Kurwa, za co? Za całokształt. Powiem wam, bardzo dobrze. Fajna bomba, elegancko. Odwal się, nic więcej nie wiem. No to dobrze, że nic więcej nie wiesz. Tutaj wejść nie można. No kurde, wiecie, no mógł przekazać tę karteczkę. Podejrzewam, że nawet czytać nie umie, no ale należało mu się w łeb. Niech myśli na przyszłość. A my lecimy, moi drodzy. Zaraz, tutaj. Wejdźcie, panie Wiedźmin. Aha. Zaraz zobaczymy. Dobra, można startować. Teraz do następnej części. Ciekawe, czego się dowiem. O, Geralt. Tak? Dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcją. Miły gest. Zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedzianej w wątpliwym towarzystwie, a do tego miałem na głowie wielebnego Nataniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiem już, kim jesteś i jaki cel ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. Pytam go, bo to są ciekawe rzeczy, nie? On Graz opowiadał mi o tobie. A, więc pewnie słyszałeś, jak to szlachetny przywódca ruchu studenckiego wylądował przeze mnie w więzieniu. Ale o tym, że to nie były pokojowe protesty, już nie wspomniał, prawda? Zaczęli ginąć ludzie, Wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w rynsztoku. Z gardłem podrażniętym od ucha do ucha, z chirurgiczną precyzją. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Potem sam odszedłem z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. A Joachim... ironia losu. Po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. Wiecie, tutaj się pojawiła właśnie ta kwestia, która mnie najbardziej nurtowała. Ten gościu bardzo młodo wygląda i teraz mam okazję, to zapytam. Ile von Graz ma lat? 50? 60? 53, zdaje się. Czemu pytasz? Młodo wyglądasz jak na jego nauczyciela. Nic dziwnego.
Od lat siedzę w ciemności, chłodzie, w oparach różnych balsamów i środków konserwujących. Słowem, pracując z trupami, żyje się dłużej. Zabawne, prawda? Coś mi ta, wiecie co, ta odpowiedź... to tak nie działa. Wiecie, no przyjmuję ją na teraz, ale... Kto zginął tym razem? Joris Aquinus, wykładowca teologii Akademii Oksenfurckiej. Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku ułożonym z książek. Jakieś konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryn. Tak, w Nowigradzie to grzech śmiertelny. Nie układa ci się z Natanielem. Jest bardzo mało ludzi, którym się z nim układa. To okrutny i porywczy człowiek. Raz wpadł tu, złapał za skalpel, który właśnie dezynfekowałem w ogniu i przejechał mi nim po plecach do kości. Bo zapomniałem zamknąć magazyn na kłódkę. Ciężko polubić kogoś takiego, prawda? Bardzo, bardzo ciekawe odpowiedzi. Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość od mordercy. Imię kolejnej ofiary. Patrycja Wegelbud. Znasz ją? Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem z... Muszę do niej jechać. Teraz. Dobra, lecimy ratować tę panią Wegelbud. Tutaj macie list. Szybko, szybko, szybko. Do następnego, wasz. Dobra, zaznaczyłem sobie drogowskaz. Muszę do niego pędzić. I to szybko. Myślę, że koniem nie byłoby tutaj szybciej, bo w mieście jest ograniczenie prędkości, wyobrażacie sobie. No tym koniem nie mogę galopować. Dobra, i lecimy do Wegelbudów. To jest tutaj. Kurczę. Lecimy, lecimy. Szybko, szybko, szybko. Co tam się dzieje? No co jest? One zamknięte są? Ej, o co chodzi? A ty tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelbud. Tobie się zdaje, że byla Obdartus może? Grozi jej śmierć. Albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na sumieniu. A jak pozwolę ci wejść i okaże się, że zmyślasz, wywalą mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Niech będzie. Zaprowadzę cię do pani Wegelbud. Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się? O, Geralt, jaka miła niespodzianka. Wcale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką, grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żartuj. Widziałam mamę dziś rano. Była smutna, owszem, ale w dobrym zdrowiu. Śledzę seryjnego mordercę i mam podstawy, żeby myśleć, że twoja matka będzie jego kolejną ofiarą. Nawet jeśli, to nasza straż. On zabija w wyjątkowo okrutny sposób. Torturuje, wyrywa serce. Sprawdźmy, co z nią, na wszelki wypadek. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól za mną. No dobra. Jak na Beletein, tylko pora roku się nie zgadza. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna? Widzisz, przeżywa kryzys wiary, dość poważny. No co jest? W Nowigradzie Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, relikwiarze i spalić. Patrzcie, jakie fajne rzeczy, czekajcie. Przyspieszmy kroku. Dobra, później pozbieram, bo teraz lecimy ratować tę kobietę. Pamiętnik połykacza płomieni.
zaczepiona, może być. Słyszysz? O. Cisza, spokój. Wszystko w porządku. Mimo to wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości. Oho. On wybiegł drugimi drzwiami, łap go! Dobra, no to lecimy. Kurde, ciekawe, czy go złapię. Rozdzielić się! Morderca wciąż tu jest! Kurde, no patrz. To on! Uciekł mi. No chyba żartujecie. O kurde. Patrz no. To jest ciekawostka. No, dawaj, dawaj. Może igni? No, dawaj, 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 dawaj. Tak, 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 tak. Co się stało? Stój, bo dostaniesz bełtem w kiszki. Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram cię do dziedziczki. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny. Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i... Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Zejdź mi z oczu natychmiast! Moja matka! Czemu jej to zrobiono? Czemu? Bo obraziła wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednimi ofiarami. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila, ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to beze mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie, nie chcę jej tak zapamiętać. Niech to będzie ostatnia ofiara, proszę cię. Spróbujemy. Połamane paznokcie i sińce, broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej i prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Aneke, kuternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. Ślady się urywają, jakby wyparował. Dobra, tutaj trzeba jeszcze to przebadać. Znowu kazanie. Obrażenia jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała, trzeba gnać do kuternogi. Tak, tak zrobimy. Znowu butelka po formalinie. Aha, czyli tutaj takie rzeczy. Dobra, podnoszę jeszcze to. Słuchajcie, lecę biegiem do kuternogi Katarzyny, bo stracimy kolejną dziewczynę, znaczy kolejną osobę i widzimy się w Nowigradzie. Dobra, moi drodzy, wylądowałem w mieście, biegnę do kuternogi Katarzyny, może się uda ją jeszcze jakkolwiek uratować.
Mam nadzieję. Widzimy się koło kuter nogi Katarzyny. Dobra, moi drodzy, życzcie mi szczęścia. Jesteśmy pod kuter nogą Katarzyną, pod tym lokalem. Słodka Anneke, gdzie ona jest? Na górze, ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj. Nie ma czasu na twoje nie przeszkadzaj, chłopie. Czekaj, czekaj. Te ich teksty. Chcesz. No tak, no dobra. Czekaj, 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 czekaj. Nikt cię nie usłyszy, kurwo, nikt. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Annekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Spróbuj, sukinsynu. Czyżby? Zabiłem go? No tak. No, jesteś wolna. Dziękuję. Dziękuję, gdyby nie wy. On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Wtedy tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły. I uderzył mnie mocno, aż zemdlałam. Jak doszłam do siebie, już mnie związał. I grzał pogrzebacz w ogniu. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. Nikogo nie skrzywdzi. Kurde, masakra, no widzieliście go? To jest typ. Ale ja mam wrażenie, że to nie jest koniec tego zadania. Kurde, zadanie naprawdę przerażające. Mi się na razie nie wydaje, że żeśmy rozwiązali tą sprawę. Coś mi tutaj jeszcze nie gra, wiecie. Nie wiem dokładnie co, ale to nie jest takie proste, jakby się tutaj mogło wydawać. Tutaj coś jeszcze jest w zanadrzu. Dobra, spróbuję z tym jaskrem pogadać i zobaczymy, do czego mnie to doprowadzi. Widzimy się u jaskra. Dobra, jestem tutaj, gdzie miałem się spotkać z jaskrem. Na górze, czy na dole, czy jak to jest? Aha, tutaj nie. Czekaj, czekaj, czekaj. No to na górze on musi być, tak? Czekajcie, bo tu jest coś... A, tutaj jest, dobra. Jak? Lepiej, prawda? Tak. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Po wiedźmińsku. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Pryszcili. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż driady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania? Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenia, Jaskier. Na scenie i poza nią. Spróbuję jeszcze z Priscillą pogadać. Przyjacielu. Przepraszam, przepraszam, Geralt. Moje kar. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia.
Kurde, biedna dziewczyna. Szkoda mi jej. Mega. Miałem już przyjemność poznać jednego chirurga z Akademii Oksenfurckiej. Nazywa się Shani. Znasz ją? Krótkie, rude włosy, piegi. I niepoprawny idealizm. Pewnie, że ją znam. Przez rok była nawet moją asystentką. Wiesz, co się z nią teraz dzieje? Jak znam życie, jest gdzieś na froncie i łata żołdaków. Mówiłem jej, że to bez sensu, że choćby uratowała życie setce, zaraz zginie następny tysiąc. Ale z poczuciem misji ciężko dyskutować. Czemu uniwersytet w Oksenfurcie jest zamknięty? Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat, honoris causa. Radowid przyjechał, założył togę, odebrał dyplom. A jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła. Żeby, wiesz, nie siali fermentu. Od tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza. Ale może dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku niż za katedrą. Hubert opowiedział mi o twojej przeszłości. Była jeszcze barwniejsza niż przypuszczałem. Mów wprost, Geralt, albo nie zawracaj mi głowy. To prawda, że w tamtych zamieszkach na uniwersytecie ginęli ludzie? Za twoją sprawą? Byłem młody i głupi. Myślałem, że lepsza przyszłość jest warta każdej ceny, choćby ludzkiego życia. Ale to stare grzechy, grzechy, które już odpokutowałem. Dorwałem mordercę. To był Nathaniel. Dorwałem go w Katarzynie, jak brał się za kolejną ofiarę. Karczmarz wołał, żebym nie przeszkadzał. Ważny klient. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy. Ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. Bywaj. Dobra, bywaj. Chyba mogę uciekać. Ten doktor von Graz to dobry jest? Dobry, ale i dziwny. Dziwny? A co to jeden z tych, co cięgiem by tylko... Uaktualizowały się postaci. Ja wam tylko tak na szybciutko pokażę mniej więcej, jak to wygląda, co będziemy dalej robić. Jesteśmy w bestiariuszu. Tutaj mam tak. Gdyby ktoś nie widział, to Salma, sukub. Salma ma taki opis. Proszę sobie zatrzymać, przeczytać. Bardzo zachęcam. Sukuba, jeżeli ktoś nie czytał. To syrena, to na razie nie. I to chyba tyle, jeżeli zaraz Algul, baba cmentarna, czy coś tutaj jeszcze pojawiło, leśnica i katakan. Jeżeli chodzi o postacie, pokażę wam wszystkie możliwe postacie. Proszę sobie zatrzymywać.
Tutaj macie książki. Jeśli ktoś czegoś nie czytał, zapraszam i namawiam serdecznie. W następnym odcinku lecimy do Triss. Będziemy robili misję z Trisską. Pokażemy jej statuetkę żołnierza i będziemy z nią robili misję teraz albo nigdy. Dobra, dziękuję wam za dzisiaj. Dzięki, że jesteście. Łapkujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Cześć.